Za nami 5 meczów z udziałem reprezentacji Polski. Jak by się podsumowała? Bardzo prosto, może jednym, dwoma zdaniami. Wygrałyśmy nie te dwa mecze, co powinnyśmy wygrać. To jest smutne, bo pokonałyśmy przeciwnika, jednego z faworytów do medalu. Przegrałyśmy mecz którego z Czeszkami, którego nie powinnyśmy przegrać i to nas wyeliminowało z realizacji swojego zamierzonego celu. Ale z każdej porażki można jakieś pozytywy osiągnąć, bo to nie jest tak, że wszystko było złe, prawda? Było jednak dużo fajnych, dobrych rzeczy. I które byś tutaj te elementy wyciągnęła? Absolutnie tak. Było przede wszystkim pozytywem jest to, że po tych spotkaniach, po tym turnieju, również turnieju przed mistrzostwami, widać, że jest potencjał, jest coś, na czym warto budować, co warto rozwijać i pielęgnować, a eliminować to, co się nie powiodło. I to jest takim na pewno pozytywem, że widziałyśmy same, doświadczyłyśmy, potrafimy wygrywać z tymi najlepszymi potęgami światowego handbala. Niemniej na chwilę obecną jesteśmy rozczarowane, jesteśmy rozgoryczone, jesteśmy przepełnione smutkiem i ten dzisiejszy mecz też był taki bardziej, powiedziałabym, kojący serce niż radość z tego, że byłyśmy na tym meczu. W waszej grupie, mówię o zespole, jest dużo młodych zawodniczek. Czy dostrzegasz ten progres, jak one tutaj sobie radzą powoli z każdym meczem? Na pewno. Ja jestem tylko zawodniczką. Ja bym nie chciała oceniać nas nawzajem. Od tego jest trener, sztab trenerski i on będzie wyciągał wnioski, to sztab trenerski ma wizję tego zespołu, obrał pewną drogę i on musi sam stwierdzić, czy ta droga dla poszczególnych zawodniczek jest dobra lub nie. Nie odważę się, nie będę oceniać nas nawzajem. Ja, tak jak na początku, po tych pozytywnych emocjach powiedziałam, że jestem dumna z tego zespołu, to również i dzisiaj to podkreślę i powtórzę. Bo jesteśmy naprawdę fajną grupą osób i rozumiemy się, walczymy. Jasne, że te młode zawodniczki muszą się uczyć takiego profesjonalnego podejścia do sportu. Tego trochę też brakuje. Oczywiście również tego świadomości, o co gramy i gdzie jesteśmy. To przychodzi z wiekiem, to przychodzi z meczami w reprezentacji i nad tym musi każda z nas pracować indywidualnie. W turnieju zostały przed Wami jeszcze dwa mecze. Prawdopodobnie ten najbliższy to będzie Angola. No i w zasięgu, co prawda, Puchar Pocieszenia, ale zawsze to jest jednak trofeum, Puchar Prezydenta IHF. Tak, no oczywiście, że będziemy grać każdy mecz o zwycięstwo i to nie podlega żadnej wątpliwości. Niemniej na chwilę obecną tu i teraz jest mi ciężko mówić i się ekscytować tym Pucharem Prezydenta, bo nasze cele były dużo wyższe i tego się nie da zapomnieć w ciągu jednej godziny czy jednego dnia. Tak jak mówię, na pewno będziemy walczyć o każde zwycięstwo i będziemy chciały wygrywać z każdym przeciwnikiem, z którym się spotkamy na swojej drodze, czy to teraz, czy to w przyszłości. Dziękuję bardzo.